Prawda się broni. Ustalenia prokuratury potwierdzają ustalenia dokonane przez Komisję Śledczą Hazardową, a zwłaszcza te, które są zawarte w moim zdaniu odrębnym. Cieszę się, że niezależna od nacisków politycznych prokuratura, mając znacznie szersze możliwości dochodzenia do prawdy i mając znacznie szersze możliwości śledcze i analityczne, doszła do tych samych wniosków, do których Komisja Hazardowa, to znaczy, że nie zostało złamane prawo. Przypomnę, że nasze sprawozdanie, a zwłaszcza moje zdanie odrębne, zawiera jednoznaczne stwierdzenia, że zostały zdecydowanie naruszone normy etyczne i normy moralne, które powinny obowiązywać w polityce, a zwłaszcza polityków wysokiego szczebla. Te wszystkie materiały były do dyspozycji członków Komisji Śledczej Hazardowej i wszyscy się mieli obowiązek z nimi zapoznać. Ja się z nimi zapoznałem i są one odzwierciedlone w sprawozdaniu Komisji. Ich ujawnienie nic nie zmieni, bo tylko będzie elementem takim, że każdy będzie mógł sobie sam wyrobić zdanie. Jestem przekonany, że to będzie takie zdanie, jak zawarte w sprawozdaniu Komisji. Jest to taka rozpaczliwa próba wyjścia z twarzą z wywołania afery, która nie miała podstaw prawnych, ale miała podstawy w zachowaniach etycznych, nieetycznych zachowaniach polityków. Osoby, które pojawiały się w śledztwie i w pracach Komisji Hazardowej mogą się czuć zwolnione z odpowiedzialności karnej, bo umorzenie postępowań prokuratorskich wszystkich pięciu wątków jednoznacznie zdejmuje z nich winę karną. Natomiast problem moralny pozostaje, ale to on jest do rozważenia i podjęcia decyzji przez samych zainteresowanych oraz przez władze regionów, z których oni pochodzą, czy władze centralne Platformy Obywatelskiej.